Dobry wieczór. W poniedziałek, 2 września, Rafał Kulik, zapraszam na ostatnie dziś wydanie Silesia Flash. Ponad 500 000 uczniów rozpoczęło dziś naukę w województwie śląskim. Pośród nich uczniowie z Ukrainy i pierwszoklasiści. Tym towarzyszył stres i tradycyjne śląskie tyty. Nowy rok szkolny to również zmiany w systemie edukacji. O tym, jak będzie on wyglądał, opowie teraz Fatima Orlińska. Dla ponad 500 000 uczniów w województwie śląskim wybrzmiał dziś pierwszy dzwonek. Tylko w Katowicach rok szkolny rozpoczęło blisko 38 tysięcy uczniów, z których ponad 2300 to pierwszoklasiści. Tym dziś poza tradycyjną śląską tytą towarzyszyły uśmiechy, a największe emocje odczuwali rodzice. Jak mówili, to w związku z rozpoczęciem kolejnego etapu życia ich dziecka i nowymi wyzwaniami. Oj, duże emocje, bardzo duże. Wczoraj zakończyliśmy hucznie wakacje, więc ciężko było wstać, ciężko było się przygotować, ale Maksio bardzo, już się nie mógł doczekać, żeby przyjść. Niepokoją brak zadań domowych, troszkę tak, ale będzie za to więcej czasu dla dzieci, żeby spędzać z nimi, także to jest dużo fajniejsze. Jesteśmy nie z Polski i to dla mnie takie bardzo wypróbowanie duże. No i martwię się, żeby dziecko się czuło się komfortne. Dlatego jestem zdenerwowany. Nowe wydarzenie, całkowicie zmiana praktycznie naszego życia. To już koniec przedszkola. Zaczyna się coś nowego, coś nieznanego. Także no to zawsze na pewno ekscytuje i troszeczkę stresuje. Wojewódzka inauguracja roku szkolnego odbyła się dziś w Rudzie Śląskiej, gdzie oficjalnie otwarto nowoczesny zespół szkolno-przedszkolny. Udział wzięła w nim śląska kurator oświaty i prezydent miasta, którzy przybyłych gości przywitali w tradycyjnych śląskich strojach. A wydarzenie odbyło się pod przewodnim hasłem Śląsk – nasza kultura, tradycja i nowoczesność. Chcemy pokazać, że pięknie można łączyć tradycję z nowoczesnością. A w moim odczuciu, w mojej ocenie, tradycja to jest te korzenie, to jest bardzo ważne, więc ważny element w edukacji młodego pokolenia. I stąd ten strój. Dla mnie to jest coś, co się powinno przeplatać i te nasze stroje, które mamy, też powinny być w jakiś sposób modernizowane, unowocześniane, tak żebyśmy mogli ich używać. Chcielibyśmy wprowadzić pewną modę też, żeby na tych najważniejszych podniosłych chwilach przypominać sobie o stroju. Nowy rok szkolny to również nowości w systemie nauczania. Od września uczniów obowiązuje odchudzona podstawa programowa, brak oceny na świadectwie z religii czy etyki, okrojone lektury i odejście od nauki historii i teraźniejszości. Zamiast tego młodzi ludzie będą uczyć się pierwszej pomocy. Od tego roku obowiązkiem szkolnym objęte zostały również dzieci z Ukrainy. W tej chwili mamy 26 osób z Ukrainy, uczniowie chodzą normalnie, klasy są tak samo liczne, 25 osób, w jednym przypadku tylko 29, ale wszystko dzieje się normalnie, że jesteśmy przygotowani. Jak podkreśla dyrektor szkoły, liczba uczniów utrzymuje się na stałym poziomie od kilku lat. Jednak według danych Głównego Urzędu Statystycznego za ubiegły rok liczba uczniów w szkołach podstawowych maleje. Są zarzuty dla 38-letniej matki 2,5-letniego chłopca, który w piątek w Bielsku Białej wypadł z 5. piętra. Kobieta została także tymczasowo aresztowana na 3 miesiące. Dziecko w stanie ciężkim przebywa w szpitalu. Paweł Jędrusik. Tą tragedią od kilku dni żyją mieszkańcy bloków przy ulicy Poprzecznej w Bielsku Białej. To tu w piątek po południu z balkonu na 5. piętrze wypadł 2,5-letni chłopiec. Dla mieszkańców to tragedia. Ogromna. Cud, że przeżyło to dziecko, no na razie żyje, to może się uda. Śmigłowiec wylądował, to był taki hałas niesamowity, że to już tak człowieka zaintrygowało, co to się dzieje, bo karetki czy straż pożarna, no to człowiek się już do tego przyzwyczaił, że gdzieś coś się dzieje takiego, no ale nie aż tak tragicznego. Także podeszłam tam, no i no straszne to było. W sprawie zatrzymano 38-letnią matkę chłopca, która, jak się dowiedzieliśmy, nie miała praw rodzicielskich. Kobieta odpowie za umyślne narażenie dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, a także za nieudzielenie pomocy, bo tuż po zdarzeniu uciekła. Według ustaleń prokuratury kobieta miała trzymać dziecko na rękach na balkonie. Te zarzuty wynikają z tych ustaleń, które do tej pory zostały dokonane. Na tym etapie nie da się wykluczyć wersji przedstawionej przez matkę, czyli że jakby dziecko upadło jej przypadkowo. Ona nie miała zamiaru wypuszczenia tego dziecka z rąk, trzymała je, natomiast w sposób nienależyty je zabezpieczyła i to dziecko jej wypadło.
Przypomnijmy, dramat rozegrał się na jednym z bielskich osiedli. By ratować dziecko, na miejsce wezwano śmigłowiec LPR. Skierowani na miejsce policjanci zabezpieczyli miejsce zdarzenia. Na miejscu była też grupa dochodzeniowo-śledcza, która zrobiła oględziny. Na miejsce skierowano też śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, który przewiózł chłopca do szpitala w Katowicach. Chłopiec przebywa w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Jest w ciężkim stanie, ma wielonarządowe obrażenia. Obecnie jest w stanie śpiączki farmakologicznej. Bezpłatne badania profilaktyczne, wykłady, prelekcje, spotkania ze specjalistami i wystawy. To wszystko dostępne nie tylko w Katowicach przez cały tydzień, a to w ramach Tygodnia Raka organizowanego w ramach 50 tygodni Miasta Nauki. Chodzi nie tylko o szerzenie świadomości, ale i oswajanie nowotworu, który dziś uchodzi już za chorobę cywilizacyjną. W Polsce rocznie rejestruje się ponad 126 tysięcy zachorowań na nowotwory złośliwe. Fatima Orlińska. Rak to nie wyrok, powtarzają specjaliści, którzy na co dzień diagnozują i leczą tysiące pacjentów z nowotworami. By jednak tak było, świadomość chorób onkologicznych musi stale rosnąć, czemu sprzyjają aktywności, które w ramach Tygodnia Raka zaplanowano. Choć dzięki rozwojowi medycyny i technologii leczenie nowotworów jest coraz bardziej skuteczne, to wciąż popełniane przez społeczeństwo błędy niestety rozwojowi choroby sprzyjają. Podstawowym czynnikiem, który powoduje raka, jest wiek. Tak? Rak to choroba komórek, które już się w pewien sposób zestarzały i zepsuły. I im więcej mamy w społeczeństwie osób po 60 roku życia, tym większe jest ryzyko nowotworów. Drugim czynnikiem, potężnym czynnikiem jest to, jak żyjemy. To znaczy jest to, że cywilizacja, która wkroczyła w nasze codzienne życie, inne jedzenie, mniej ruchu, sytuacja zanieczyszczenia, na szczęście coraz czystsze mamy powietrze, ale niestety coraz gorszą dietę i coraz bardziej siedzący tryb życia. To są takie czynniki, które powodują, że organizm choruje. Chorują również dzieci. Niestety pośród nich to wciąż białaczka jest tym nowotworem, który wykrywany jest najczęściej. Pełen proces leczenia przebiega od 2 do 5 lat, jak jednak mówią przedstawicielki fundacji pracującej na rzecz chorych onkologicznie dzieci. Dziś statystyki są bardziej optymistyczne niż jeszcze kilka lat wcześniej. W ramach Tygodnia Raka swoim wsparciem, ale i warsztatami służy też Fundacja Iskierka. Postawiliśmy na edukację dzieci, młodzieży i w najbliższy czwartek mamy 2 spotkania i z przedszkolakami, i z młodzieżą licealną. Jeśli chodzi o dzieci przedszkolne, będzie to warsztat kulinarny, gdzie będziemy poruszać temat odporności. Tego, jak na co dzień dobrym, mądrym, świadomym odżywianiem się możemy zadbać o swoją kondycję, o swoje zdrowie i odporność na co dzień. Następne spotkanie będzie dedykowane młodzieży licealnej, będzie dotyczyło empatii, czyli tego, jak towarzyszyć, jak wspierać osoby chore z naszego najbliższego otoczenia. W ramach Tygodnia Raka zorganizowana zostanie również tak zwana Biała Sobota, podczas której każda z pań będzie mogła nieodpłatnie przebadać się, ale i zabrać ze sobą pana, ponieważ na mężczyzn będzie czekał urolog. Będzie też możliwość skorzystania z cytobusu, jeśli ktoś wybierze się na spacer w sobotę na rynek miasta. Będą też aktywności w ramach miasta Katowice, inne takie ich przy okazji skorzystać i można sobie wykonać takie badanie. Czasami jest trudno znaleźć ten czas, żeby pójść do lekarza. A tutaj w taki, że tak powiem, przyjemny i miły sposób można zadbać o siebie. Mamy obozy, które będą służyły takim badaniom profilaktycznym. Można spotkać w Centrum Handlowym Kaufland na ulicy Brynowskiej oraz w Silesia City Center. Tydzień Raka potrwa do 8 września włącznie. Ze szczegółowym planem wydarzeń można zapoznać się na stronie 50 tygodni w Mieście Nauki. Koniec wakacji szkolnych, a to oznacza przynajmniej w teorii mniejszy ruch turystyczny w górskich miejscowościach. Jakie były minione 2 miesiące, w Wiśle mówią, że niełatwe, choć nie były złe. Paweł Jędrusik. Na Skolnitym dzisiaj przed południem temperatura była wysoka, ale mimo to nie brakowało rowerzystów, bo w okresie letnim to główna atrakcja dla turystów. Rowerzyści jak najbardziej też bardzo zadowoleni, bo też coraz bardziej poprawiamy ten bike park, unowocześniamy, chcemy się zbliżyć do takiego europejskiego, a nawet światowego poziomu, więc bardzo dużo przeróbek w tym roku i inwestycji nas to kosztowało, ale no zadowolenie jest wielkie, co było widać naprawdę przez całe wakacje. Mimo że wrzesień się rozpoczął, a dzieci wracają do szkół, w Wiśle na rynku nie brakowało
brakowało dzisiaj turystów. Wakacje nie były najłatwiejsze. Lipiec nie zapowiadał się dobrze. Początek lipca właściwie bez problemu mogli Państwo znaleźć miejsca wszędzie, w całej Wiśle. Natomiast te wakacje tak się powoli rozkręcały. Już końcówka lipca była dużo lepsza, bo mamy też dużą imprezę w Wiśle, czyli Tydzień Kultury Beskidzkiej. Wraz z prognozami pogody w Wiśle postanowiono wydłużyć działalność kompleksu Baseny Wisła. Pogoda dopisuje do tego stopnia, że nawet nasze baseny miejskie wydłużyły sobie troszkę sezon i na pewno będą jeszcze o tydzień dłużej pracowały w związku z tym, że jest ciepło, pogoda jest fantastyczna, więc jeszcze zapraszamy i zachęcamy, żeby skorzystać z ochłody w wodzie. No i nastawiamy się tak naprawdę na jesień. Teraz czas na jesień, ale w Wiśle już odliczają. Wkrótce rozpocznie się tu sezon narciarski. To było ostatnie dziś wydanie Silesia Flash. W imieniu Grzegorza Żądły zapraszam na kolejne już jutro. Spokojnej nocy, dobranoc.